witam moje kochane barany w czytaniu na sierpień. Moi kochani, to będzie czytanie ogólne. Zobaczymy, jakie są ogólne energie, kariera, finanse i miłość. Dziękuję, że jesteście. Wysyłam wam z powrotem moc cudownej energii. Jesteście kochani. Nie przedłużając, przechodzimy do czytania. Jakie są ogólne energie na miesiąc sierpień dla baranów? Aha, zanim pokażę karty, podczas medytacji widziałam, że albo moje kochane barany będziecie uzdrawiać jakąś relację, to najprawdopodobniej jest relacja romantyczna i albo będziecie się z kimś schodzić, przepraszam, albo będziecie uzdrawiać w jakimś sensie tę relację, tak? To może oznaczać różne rzeczy, dla każdego z was jest to czytanie ogólne. W każdym bądź razie jest to też, to była taka energia właśnie bratnich dusz, król i królowa pucharów. Dobra, i teraz tak, jakie są ogólne energie? Coś będziecie manifestować. Dobrze. Coś wielkiego to jest, moi kochani. To jest jakieś w ogóle tak. Tutaj macie sowę. Sowa jako symbol mądrości, ale także intuicji. Jajo macie, nowe życie, coś nowego, nowy projekt, nowy rozdział, tak? I zobaczcie tę panterę, co sobie tutaj siedzi. Ona jak ruszy do boju i zacznie działać, ona sobie tutaj siedzi spokojnie, ale jest gotowa do manifestacji swoich marzeń. To jest, zobaczcie, ona sobie siedzi tu wysoko, tak? Na samej górze. I to jajko też jest w centki, zobaczcie, tak? Ta pantera manifestuje nowy rozdział, nowe życie, nowy projekt, kierując się swoją wiedzą, mądrością i intuicją. Piękna energia. Co jeszcze? Macie tutaj tykający czas, czyli coś albo, no to właśnie, albo będziecie manifestować już, że tak powiem, wręcz na dniach coś. Ja zaraz jeszcze rozłożę tą energię, natomiast tutaj, tu się coś ma wydarzyć. I jakby nie jest to, jest to zależne od sił wyższych. Nie macie w pewnym sensie na to wpływu. Zaraz zobaczymy, co to jest. I jeszcze jedną kartę poproszę. Moje kochane barany w miesiącu czerwcu będą bardzo czarujące. Wy zawsze jesteście, no ale w czerwcu będziecie wyjątkowo czarujący. Możliwe, że będziecie przywoływać właśnie jakąś bratnią duszę do siebie, albo ktoś was będzie uwodził, tak? To może pójść w dwie strony. Bardzo uwodzicielska, romantyczna, zmysłowa energia. I teraz tak, ja rozłożę szybciutko właśnie te energie ogólne. O czym jest to kreowanie, manifestowanie? Co my tu mamy? Dobra, wezmę wszystkie. Zobaczcie. Spełnienie życzenia. Intuicja. O kurczę, no piękne macie energię. Dobra, wow. Koło fortuny, moi kochani. Koło fortuny. Manifestujecie coś wielkiego, spełniacie jakieś swoje marzenie, ok? Kierując się intuicją, tak jak mówię, ta intuicja też podczas
tasowania kart również mi wyskoczyła intuicja. Zresztą nawet ta para króli, królowa pucharów też to są bardzo intuicyjne energie, moi drodzy. Bardzo silna intuicja. Okej. No i macie asa pentakli, moi kochani. Coś namacalnego do Was idzie, tak? Jakaś nagroda od wszechświata, moi drodzy. To jest finansowy przypływ właśnie jakiejś gotówki albo jakakolwiek forma właśnie namacalna, jakieś dobra, otrzymanie czegoś intratnego, moi kochani, albo zakładacie biznes, który będzie świetnie prosperował, tak? Spełnienie marzenia, tak jak powtarzam. Okej, no dobra, to żeśmy zweryfikowali tą piękną energię kreowania czegoś, tak? To jest też, kochani, to jest pisane Wam. To się w końcu dzieje. To, o czym może od dawna marzyliście, może planowaliście to od jakiegoś czasu. To jest też coś, właśnie, co mogliście planować w ukryciu, nie mówiąc o tym nikomu, tak? Dobrze. O czym jest zegar? Czas. Okej, koniec zastoju, moi drodzy. Czas celebrowania. No dobrze, więc już niedługo będziecie celebrować, tak? Zegar tyka, będziecie celebrować jakiś sukces, moi kochani. Czas zastoju, czas, kończy się czas przygotowania i czekania. Pięknie. No i zobaczmy tę piękną, romantyczną energię. O, dużo kart wypadło, wezmę je. Odwaga, żeby pójść za sercem. Okej, to też był czas jakiegoś zastoju. Królowa denarów i okej. To jest też uzdrowienie. Dobra, okej. To się łączy z tym, co widziałam w medytacji. Tak jak mówię, uzdrowienie jakiejś romantycznej relacji. Sprawiedliwości staje się zadość, tak? To jest też karta karmy, czyli jakby tutaj jest moim zdaniem uleczenie albo zakończenie pewnej lekcji, którą mieliście z kimś, a także dla niektórych to może, tak jak mówię, może być przywołanie, albo was ktoś przywołuje, albo wy będziecie kogoś przywoływać tak swoim urokiem, będziecie tacy czarujący, że ta osoba nie będzie w stanie się wam oprzeć, tak? To jest być może ktoś, na kogo czekaliście też, okej? Lub mieliście czas zastoju, jeśli chodzi o kwestię romantyczną. I tutaj jest energia, która wymaga odwagi, żeby pójść za głosem serca. Być może niektóre moje barany, tu możecie odwracać energię, być może wasza osoba opierała się długo wam, ok? Natomiast już dłużej nie może. Po pierwsze, albo sobie zdała sprawę, że do was coś czuje, albo nie, cały czas czuła, natomiast nie była gotowa w ogóle, tak, na to, żeby z wami być. Natomiast tak, tutaj macie taką energię bardzo kochaną. To jest ktoś, kto jest cudownym rodzicem. To jest ktoś, kto jest bardzo opiekuńczy. Nie musi być rodzicem, tak, ale na pewno nadaje się na rodzica. Ktoś, kto jest opiekuńczy, ktoś, kto jest kochający, ktoś, kto dba o swój o swoją rodzinę, tak? O swój zespół, że tak powiem, o swoich przyjaciół, o swój związek. Piękna energia, bardzo opiekuńcza, delikatna, cudowna. Dobra, oczywiście w miłości zobaczymy dalej scenariusz. Okej, kochani moi, to są energie ogólne. Przechodzimy do kariery i finansów. Kariera, finanse, moi kochani.
Karierę, finanse. Na miesiąc sierpień. Okej, no tak jak mówię, tutaj wygląda na to, że wy się długo do czegoś przygotowywaliście, moi kochani. Próbowaliście może, albo właśnie pracowaliście w środku, w ukryciu, nikomu nic nie mówiąc, nad jakimś swoim nowym projektem, nowym biznesem. Lub zastanawialiście się, co chcecie zrobić w życiu, tak? Może jesteście na etapie zmieniania kariery dla niektórych też, tak? Znów macie gwiazdę, moi kochani. Zdecydowanie to się tyczy właśnie kariery tutaj, to manifestowanie. Spełnienie życzenia. I teraz tak, wynik, wynik. Okay. Co mamy na spodzie? Króla. Króla mieczy. Zobaczcie. Ten król to jest ktoś, kto trzeźwo myśli, kto używa logiki, kto nie kieruje się emocjami, tylko faktami, tak? Rozsądkiem. To jest ktoś, kto jest świetnym strategiem. Czyli tutaj, tak jak mówię, wygląda mi na to, że wy tutaj planowaliście coś, obmyślaliście strategię i zobaczcie, wynik jest 10 pucharów. Wow, kochani moi, sukces ogromny, wielka satysfakcja. Będziecie się cieszyć, będziecie zbierać, będziecie świetnie prosperować. Tutaj jest, to jest 10 pucharów, to jest bardzo obfita energia. I wasze właśnie trzeźwe myślenie, planowanie opłaci się, tak? Super. Wow. Znaczy, tak, to jest wynik, przepraszam. To jest energia, która jest podstawą tego czytania, czyli kierujcie się właśnie tą logiką, planujcie. Tutaj ta energia właśnie tej strategii jest bardzo, bardzo ważna, która przyniesie Wam obfitość, tak? Będziecie zbierać plony. Moi kochani, i ja teraz zobaczę, o czym jest energia właśnie tego pustelnika, który tak sobie planował właśnie, planuje. Wy możecie jesteście teraz na etapie właśnie tego planowania, tak? No właśnie, wy macie postawione, że tak powiem, właśnie postawiliście taką ścianę, tak? Nikomu nie mówicie o tym, co planujecie, moi kochani, dlatego że być może w przeszłości, gdy się dzieliliście swoimi planami, ktoś was zranił, ktoś was wykorzystał, ktoś ukradł was pomysł. Zobaczcie, wieża do góry nogami, tak? Czyli tak, to mi mówi o tym, że wy chcecie się uchronić przed tym, żeby coś się nie udało, przed katastrofą, tak? Wy obmyślacie tutaj plan. Dobra. Co was czeka? Macie 6 pucharów. Co was czeka? O czym mówi 6 pucharów? Możliwe, że będziecie wracać do jakiegoś starego właśnie pomysłu z przeszłości, tak? Który nie udał się w przeszłości, tak? I wy już więcej się nie wahacie, co zrobić. Wy już wiecie, co macie zrobić. Jeszcze jedną kartę poproszę. Wy podążacie za swoim życzeniem. Znowu macie gwiazdę po raz trzeci. To jest niesamowite. 3 gwiazdy w jednym rozkładzie. To jest, słuchajcie, spełnienie życzenia potrójne. To jest coś też, co jest Wam przeznaczone, moi kochani. Będziecie świecić jak gwiazdka. Jakiś, tak jak mówię, jakiś
pomysł z przyszłości znów przechodzi, wychodzi na powierzchnię, tak? Wychodzi na powierzchnię. Przypominacie sobie o pomyśle, który wcześniej zarzuciliście. O czym jest gwiazda? Czyli to jest, co powinniście wiedzieć? Powinniście wiedzieć, że wasze życzenia się spełnią. Okej. Rycerz odwrócony. Rycerz. Czekajcie. Interesujące. Jeszcze jedną kartę poproszę. Słuchajcie, ktoś może wam przynieść, pomóc też, jakby przynieść jakiś pomysł lub wasza, to może być wasza energia, tak? Która jest szybka jak wiatr. Teraz tak, nie, moim zdaniem to jest też takie nawoła, taka znów ta rada, tak? Nie kierujcie się impulsem, nie działajcie impulsywnie, tylko planujcie. Znów jest ten król, tak? Planujcie, moi drodzy, używajcie logiki, faktów i strategii. To jest bardzo szybka energia. To jest też ktoś, kto może wam coś podsunąć, jakiś pomysł, albo zainicjować coś, co wam pomoże spełnić wasze życzenie, co wam pomoże, moi kochani, osiągnąć tę niezależność finansową i obfitość, tak? I sukces. To jest cesarzowa, moi kochani. Spełnienie marzeń, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zdecydowanie. Tak jak mówię, nie. Nie działajcie pochopnie, tak? Nie działajcie pochopnie, impulsywnie. Dobrze zaplanujcie wszystko. Dobra, i teraz o czym jest wynik? Wynik to jest 7 buław, czyli znowu macie energię pustelnika, dobra. Jeszcze jedną poproszę. O czym jest odwrócone 4 pentakli? Okej. Wynik 7 buław. Nieważne, jak jest trudno, jakie były przeboje, jakie były przeszkody. Wy wychodzicie z tego zwycięsko, tak? Wychodzicie zwycięsko, ponieważ zdecydowaliście się przemyśleć wszystko dobrze, tak? Strategia, logiczne myślenie. Wychodzicie z tej, właśnie to, że zaplanujecie sobie wszystko dobrze, sprawi, że nie będziecie się mieli czym stresować, że to się nie uda, tak? Wychodzicie z tego, z takiej energii uczepienia się jakiejś starej, po prostu starego sposobu myślenia, tak? A propos finansów, a propos zdobywania może pieniędzy. I ta energia sprawi, że właśnie to wy już nie będziecie się martwić, że wam się nie uda, tak? Że nie wiem, że los nie chce wam podarować, pomóc wam, tak? Podarować właśnie tego, tej obfitości, jakiejś szansy dać, tak? Bo coś wam się nie udało. Wychodzicie z wszystkiego zwycięstwo, tak? Pokonujecie wszystkie swoje strachy, lęki i zrywacie z przestarzałymi poglądami na temat finansów i pieniążków.
piękna energia. Jaka jest rada i wskazówka dla moich kochanych baranków, jeśli chodzi o czytanie o karierze i finansach? Zobaczcie, wolność finansowa, wolność jeśli chodzi o koncepcję, o myślenie, o poglądy, tak? Wy jesteście na fali, wy płyniecie właśnie z prądem teraz, tak? Jesteście na górze, jesteście. Uwalniacie się od wszystkiego, co was blokowało i sprawiało, że nie osiągnęliście sukcesu wcześniej, tak? Piękna, piękna energia, cudowne uczucie. Wy lubicie wolność. Kochanie, przechodzimy do miłości. Buziaki. Miłość. 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 Nie wiecie, co źle popasowałam, bo te same karty wyskoczyły. Jeszcze raz. Jak mają wyjść, to wyjdą. Scenariusz może być podobny. Nie przejmujcie się. Co macie się dowiedzieć, to się dowiecie. Natomiast wyszły dokładnie te same karty, co były na spodzie. Miłość. Okej. Niektóre moje barany są same. Widzicie? Co ma wypaść, wypadnie. 10 pucharów. Wow, szczęście, najwyższe szczęście. Wow. Dwa denary. Podjęcie jakiejś decyzji. Musicie podjąć jakąś decyzję. Wynik. Wow. Dwa puchary, bratnie dusze. I as denarów. Dobrze, dla mnie to jest jasne. Jesteście sami, natomiast czeka was, no już nie będziecie długo sami. 10 pucharów to jest szczęśliwy związek, największe szczęście, radocha. To jest też szczęście rodzinne. Co powinni, to jest to, co was czeka. Dwa denary. Albo musicie wejść w zbalansować swoją energię, albo jest tu potrzeba podjęcia decyzji. Wynik? Połączenie się w cudownym, w cudownej energii właśnie bratnich dusz. Zobaczcie, as pentakli, stała, cudowna oferta, która do was przychodzi. To jest ktoś, kto jest pełen miłości. Zobaczcie, macie parę. Tak jak mówię, bratnie dusze. Królowa pentakli z królem pentakli. To jest ktoś, kto może do was napisać na jakiejś platformie społecznościowej lub ktoś, kto się z wami po prostu skomunikuje. I tak jak wcześniej w medytacji, dla niektórych odbieram tutaj energię, że wy zdaliście sobie sprawę, być może jest to te bratnie dusze, to jest ktoś, kogo już znacie i zdaliście sobie sprawę z uczuć, jakie macie do niej. Zobaczcie, słońce macie. To jest ktoś, kto wam przynosi mnóstwo radości, spokoju. Czujecie się wspaniale w obecności tej osoby. I znów słońce to jest szczęśliwa rodzina, szczęśliwy związek. Wow. Czy tu jest potrzeba weryfikowania? Zweryfikujemy troszkę, no. Teraz tak. 9 pentakli. To jest wasza energia. Wy pięknie pachniecie, jesteście czarujący, cudownie wyglądacie i przyciągacie, przyciągacie, moi kochani, przyciągacie. Zobaczcie, król, była wasza energia. Ktoś, kto
kieruje się instynktem, emocjami, kto jest towarzyski, tak? Kto podejmuje działanie, chcę coś, zobaczę, że coś mi się podoba, idę po to, tak? Sześć pentakli do góry nogami, czyli tutaj możecie nie chcieć zainwestować w coś, tak? Natomiast czy się obronicie przed tym, moi kochani? 10 pucharów. Pustelnik. Zdajcie sobie sprawę, że osoba, tak? Ta osoba, te bratnie dusze, ta bratnia dusza, przepraszam. Zdacie sobie sprawę, że jest dla Was po prostu najwyższym szczęściem. To jest ktoś, komu wcześniej mogliście nie dawać szansy, tak? To jest ktoś, kogo mogliście niesprawiedliwie to potraktować też. Komu nie chcieliście dać tyle, co ta osoba Wam chciała dać. Dla niektórych to może być zupełnie nowa osoba, także odrzućcie to, co nie rezonuje z Wami. To jest czytanie ogólne. Dwa denary. Potwierdzone kołem fortuny. Wiedzcie, że przed tym wyborem się nie obronicie. To jest Wam pisane, tak? Czyli jeżeli będziecie się tutaj zastanawiać, czy chcecie dalej być singlami, czy zaryzykować i wejść w tę znajomość romantyczną, to mówię Wam, że się przed tym nie obronicie. To jest Wam pisane, moi kochani. I dwa puchary. O czym są dwa puchary? Jeszcze jedną poproszę. To może być ktoś, tak jak mówię, wobec kogo wcześniej nie potrafiliście podjąć decyzji, nie wiedzieliście, co z tą osobą zrobić, bo czuliście, że ciągnie Was do niej, ale być może nie byliście gotowi, widzicie? Możliwe, że odrzuciliście tą osobę wcześniej, nie byliście na to gotowi. Natomiast teraz wypłyniecie na szerokie wody z nią. Jeszcze jedną kartę poproszę, jeśli chodzi o ten wynik. Wy już dłużej nie możecie zaprzeczyć, że macie uczucia. Już nie możecie dźwignąć tego, że macie uczucia do niej, tak? Być może jesteście tym zmieszani, nie rozumiecie tego, tak? Widocznie ta osoba by wcześniej sobie zdała sprawę z tych uczuć, albo tak jak mówię, to może być ktoś nowy, tak? Ktoś, kogo poznacie spośród, będziecie możliwe, że będziecie mieć do wyboru więcej opcji. W głowie Wam się to przewraca. O. I macie 10 pucharów, moi drodzy. Możliwe, że będziecie oszołomieni tą relacją, tą energią. Odbieram, że dla niektórych z Was sami będziecie zaskoczeni, że macie tyle uczuć do tej osoby. Macie natomiast razy dwa 10 pucharów, moi kochani. Ta osoba jest potencjałem na cudowny związek, szczęśliwy, długotrwały. Pięknie. Piękna, piękna energia. To Was zaskoczy. Jeszcze też właśnie widziałam w medytacji kapłankę, która mówi o tym, energię, którą od niej wyczułam, mówi o tym, że
będziecie zaskoczeni tą siłą tej miłości. Jaka jest rada i wskazówka? Przyjrzyjcie się tej energii, bądźcie ciekawi, zbadajcie ją, zaskoczycie się bardzo. Moi kochani, a pod spodem nowa miłość, nowy rozdział. Dla niektórych nowa miłość, dla niektórych jakby odrodzenie się czegoś, co wcześniej jakby miało jakiś początek, ale nic z tego nie wyszło wcześniej, tak? Z jakiegoś powodu. Natomiast tutaj macie energię wiosny, zakochania się. Nowy, miłosny rozdział, moi kochani. Wow. Zakochacie się, tyle wam powiem. Pozdrawiam was, uwielbiam was, życzę wam cudownego sierpnia. Buziaki, pa!